Rozdział szósty. Istnieje tylko jeden Bóg. Jedyny prawdziwy Bóg, a bożki. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo, słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak przyrzekł ci Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Wersety od 1 do 4. Znajdujemy tutaj podstawową prawdę, do której zachowania w szczególny sposób powołany był lud izraelski. Prawdy o jednym Bogu. Prawda ta stanowiła tak właściwie podstawę całego żydowskiego systemu. Jak długo lud trzymał się tej prawdy, tak długo był szczęśliwy i błogosławiony. Gdy tylko jednak wyrzekł się jej w praktyce, tracił wszystko. Prawda ta wyróżniała Izraela spośród wszystkich narodów ziemi. Lud ten był powołany, aby wyznawać ją w bałwochwalczym świecie z jego wieloma bożyszczami i wieloma panami. Porównaj 1 Koryntian 8 rozdział 5 werset. Przywilejem i świętym obowiązkiem Izraela było nieustanne składanie świadectwa o jedynym prawdziwym Bogu. Już Abraham, ich ojciec, otrzymał powołanie, aby opuścić swe bałwochwalcze otoczenie i wyruszyć w nieznane mu strony, by tam być świadectwem dla Boga żywego i prawdziwego. Czytamy o tym w ostatnim rozdziale Księgi Jozuego w powiązaniu z dobitnym napomnieniem, które Jozue skierował w swej mowie pożegnalnej do ludu. Czytamy tam. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora, i służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki, i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo. Dałem mu bowiem Izaaka. Jozuego, 24 rozdział, od 1 do 3. Izraelici mieli nigdy nie zapomnieć o tym, że ich ojcowie służyli innym bogom. Pamięć o tym miała motywować ich do tego, by z gorliwością baczyli na wszystkie swoje drogi, aby sami nie popadali w ów wielki grzech ich przodków, z którego Bóg w łasce swej wyprowadził ich ojca Abrahama. Mieli przez to wciąż na nowo uświadamiać sobie, że znajdowali się w niebezpieczeństwie, by popaść w ten sam grzech, którym żyli ich praojcowie. Jozue ostrzega lud przed bałwochwalstwem. W dalszym przebiegu swojej mowy Jozue przedstawia ludowi jeszcze raz istotne wydarzenia z ich narodowej historii, od narodzin Izaaka aż do chwili, w której stali u wrót Kanaanu. Patrząc wstecz, napomina ich, oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć.
czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozuego, 24 rozdział, 14 do 15 wersetu. Po raz czytamy, że przodkowie Izraela służyli fałszywym bogom i że kraj, do którego zaprowadził ich Pan, od jednego krańca po drugi wypełniony był ohydą pogańskiego bałwochwalstwa. Kierowany Duchem Świętym Jozue, wierny sługa pański, starał się unaocznić ludowi wielkie niebezpieczeństwo, w jakim niewątpliwie się znajdowali, by żyjąc w takim otoczeniu porzucić ową fundamentalną prawdę o prawdziwym, żywym Bogu i popaść na powrót w sidła bałwochwalstwa. Dlatego Izraelici zostali postawieni przed jednoznaczną decyzją. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Nic nie może równać się ze szczerą decyzją, by stanąć po stronie Boga. On na to zasługuje. Pan dowiódł, że był za Izraelitami, uwalniając ich z niewoli Egiptu, karmiąc ich w pustyni i zaprowadzając do ziemi obiecanej. Dlatego ich oczywistym obowiązkiem było zdecydowane postawienie się po jego stronie. Jak głęboko Jozue odczuwał tę moralną konieczność, wynika z jego własnych słów, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Lud jako ogół mógł odstąpić od Pana, ale jego osobista bogobojność w jego własnym domu i rodzinie wcale nie musiała na tym ucierpieć. Dzięki Bożej łasce zasada ta obowiązuje w każdym czasie. Bogu niech będą dzięki, ja i mój dom jest klarowną, radosną odpowiedzią wiary na Boże, Ty i Twój dom. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Niezależnie od aktualnego stanu ludu Bożego, szczery wierzący zawsze posiada przywilej, by podjąć decyzję, która była w sercu Jozuego i bezkompromisowo dążyć do wprowadzenia jej w życie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Nie zapominajmy jednak o tym, że ta słuszna decyzja urzeczywistniana być może jedynie przez codzienne szukanie pomocy u łaski Bożej. I jednak możemy być pewni, że ten, kto szczerze chce podążać za Panem, otrzyma tę wzmacniającą łaskę na każdy dzień. Pokrzepiająca odpowiedź, jaką apostoł Paweł usłyszał na swoje usilne błaganie, brzmiała: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset. Dzieje Izraela. Zdaje się, że słowa Jozuego chwilowo wywarły na lud pożądany wpływ. Widzimy to w wersetach 16-18. Izraelici najwidoczniej zrozumieli, że Pan posiadał prawo do ich bezwarunkowego posłuszeństwa. Wyliczyli wszystkie potężne dzieła Boże, zapierając się uroczyście wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa i obiecując być we wszystkim posłuszni swemu Bogu. Ale jakże szybko okazało się, jak bardzo Jozue miał rację, gdy powiedział: nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Werset 19. Jakże szybko oddali się mamiącemu urokowi bałwochwalstwa. Zaraz porzucili prawdziwego Boga, wszystkie ich przyrzeczenia, postanowienia i śluby, które wypowiedzieli pod wrażeniem słów Jozuego, pozostały niedotrzymane i bardzo prędko poszły w zapomnienie. Porównaj sędziów, drugi rozdział, od 7 do 13 wersetu.
Smutna historia ludu izraelskiego zawiera również i dla nas poważne ostrzeżenie. Jak długo żył Jozue i starsi Izraela, tak długo Izrael przez ich obecność oraz wpływ został zachowany od jawnego odstępstwa. Ale gdy tylko ci bogobojni przywódcy ludu zmarli, to już zaraz przez Izraela przeszła ciemna fala bałwochwalczego kultu, podmywając fundament ich wiary. Pan Izraela został zastąpiony przez Baala i Asztartę. Ludzki wpływ stanowi zawsze bardzo słabą ochronę i niepewne oparcie. Jeżeli nie jesteśmy strzeżeni przez moc Bożą, to możemy być pewni, że prędzej czy później zboczymy z drogi. Wiara, która opiera się na ludzkiej mądrości, a nie na mocy Bożej, zawsze okaże się słaba i bezwartościowa. Nie ostanie się w dniu trapienia i nie wytrzyma ognia próby. Dobrze zrobimy, jeśli poważnie zastanowimy się nad tym faktem. Wiara z drugiej ręki nic nam nie da. Musi istnieć żywe ogniwo łączące naszą własną duszę z Bogiem. Musimy posiadać osobistą relację i społeczność z Bogiem. W przeciwnym razie zachwiejemy się i upadniemy. Gdy tylko nadejdzie doświadczenie, ludzki przykład i ludzki wpływ mają swoją wartość. Dobrze było spoglądać ku Jozuemu i starszym, by naśladować ich wierność. Pokrzepiające jest życie w środowisku wiernych chrześcijan, którzy w swym życiu uznają autorytet Boga. Jakże dobrze jest dać się porwać prądowi wspólnej wierności wobec Chrystusa i gorliwości dla Jego dzieła. Ale jeśli jest to wszystko, jeśli brakuje źródła osobistej wiary i osobistego poznania, jeżeli nie ma zdziałanej przez Boga i podtrzymywanej przez Niego więzi społeczności, to gdy tylko załamie się ludzkie oparcie i nastąpi spadek duchowej energii, to podobni będziemy do ludu izraelskiego, który podążał za Panem przez wszystkie dni życia Jozuego i starszych. Porzucimy wyznanie Jego imienia i zawrócimy do głupoty i próżności świata, do rzeczy, które w rzeczywistości w niczym nie przewyższają Baala i Asztarty. Natomiast, gdy serce jest mocno ugruntowane i zakorzenione w łasce oraz prawdzie Bożej i możemy ufnie powtórzyć za apostołem słowa: wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 12 werset. To choćby wszyscy odwrócili się od drogi publicznego wyznawania Chrystusa i choćbyśmy zostali pozbawieni wszelkiej ludzkiej pomocy, będziemy mogli znaleźć niewzruszony fundament Boży i dostrzec przed nami prostą ścieżkę posłuszeństwa z taką łatwością, jakby zdecydowanie podążały na niej tłumy. Nie wolno nam zapominać, że przez historię Izraela Bóg zawsze chciał udzielić dogłębnej i poważnej lekcji chrześcijańskiemu wyznaniu. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Rzymian 15, rozdział 4, werset. Abyśmy mogli mieć pożytek z tych pouczeń, nie musimy wcale szukać sztucznych porównań oraz wybujałych, naciąganych objaśnień. Wielu podejmowało tego rodzaju próby i zamiast doznać pokrzepienia, straciło się w pustych przemyśleniach i popadło na błędne tory. Mamy do czynienia z faktami, które przekazuje nam Pismo. To o nich chcemy rozmyślać i z nich wyciągać pouczenia dla naszego praktycznego życia. Analogia między historią Izraela a historią Kościoła. Weźmy dla przykładu fakt, że Izrael odstąpił od prawdy. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Jakie znaczenie ma to dla Kościoła Bożego?
z pewnością bardzo poważne. Śledząc historię publicznego świadectwa Kościoła Bożego na tej ziemi, zauważymy podobnie smutne zjawiska jak w przypadku odstępstwa Izraela. Ledwie Kościół został powołany do bytu i otrzymał całą pełnię błogosławieństw i przywilejów, a już zaczął odstępować od praw, których miał strzec. Niczym Adam w ogrodzie Eden, niczym Noe na odrodzonej po potopie ziemi, niczym Izrael w żyznym Kanaanie, tak również i Kościół. Gdy tylko został postawiony na swoim odpowiedzialnym stanowisku jako zarządca tajemnic bożych, zaczął chwiać się, potykać i upadać. Zniosłe prawdy odróżniające chrześcijaństwo od wcześniejszych epok i starotestamentowych błogosławieństw bardzo szybko poszły w zapomnienie. Już za dni apostołów zauważalne było działanie zła, które szybko podkopało fundament świadectwa Kościoła Bożego. Co widzimy w Galacjan 1 rozdział 6 i 7 werset, Galacjan 3 rozdział 1 werset, Galacjan 4 rozdział 8 do 11 wersetu, Galacjan 5 rozdział od 7 do 9 wersetu, 2 list do Tymoteusza 1 rozdział 15 werset, 2 list do Tymoteusza 4 rozdział od 3 do 4 wersetu. Jako mądry budowniczy Paweł założył fundament zgromadzenia, czyli kościoła. Jakże smutne doświadczenia go spotkały. Podobnie jak jego Pan i Mistrz został opuszczony przez wszystkich, którzy skupiali się wokół niego w gorliwości i rzeźkości pierwszych dni. Bolał nad zepsuciem, które wszędzie zaczynało dawać o sobie znać. Judaizujący nauczyciele pilnie pracowali na wszystkich miejscach, by podważyć prawdziwy fundament chrześcijaństwa i zachwiać wiarą wybranych Bożych. Płakał nad wieloma, którzy ustami wyznawali imię Chrystusa, ale w rzeczywistości postępowali niczym wrogowie jego krzyża. Gdy przebywając w więzieniu w Rzymie, przyglądał się chrześcijańskiemu wyznaniu, widział smutny upadek. Rozpoznał zadziwiającą analogię istniejącą między przyszłością chrześcijaństwa a losem statku, na którym odbywał swą podróż do Rzymu. Trafny obraz smutnej historii Kościoła w świecie. Kościół w swojej odpowiedzialności jako jedność ciała Chrystusa. Oczywiste jest to, że nie myślimy przy tym o Kościele Boga Żywego jako o ciele Chrystusowym, lecz raczej w charakterze świecznika jako świadectwo dla Chrystusa w tym świecie. Zgromadzenie jako ciało Chrystusowe jest powiązane przez Ducha Świętego nierozerwalną więzią ze swoją żywą i wywyższoną głową w niebie i nie zostanie nigdy zmiażdżone przez fale wrogiego świata jak Pawłowy statek. Głowa i ciało tworzą niepodzielną jedność. Żadna moc ziemi ani piekła, żadna moc ludzka ani diabelska nie mogą wyrządzić szkody ani jednemu członkowi tego ciała. Wszystkie członki stoją przed Bogiem w całej pełni i piękności Chrystusa oraz upodobaniu, jakim się u Niego cieszy. Jaka jest głowa, takie są i członki. Wszystkie razem oraz każdy z osobna. Wszystkie mają dział w wiecznie aktualnych, błogosławionych skutkach dokonanego na krzyżu dzieła Chrystusa. Jeśli chodzi o ich stanowisko, nie ma mowy o odpowiedzialności poszczególnych członków, gdyż sam Pan przejął za nie odpowiedzialność. On sprostał wszystkim roszczeniom Boga. Nie pozostaje tutaj nic jak tylko miłość. Miłość tak doskonała jak dzieło Chrystusa. Tak niezmienna i niezachwiana jak tron Boży. Wszelkie zarzuty, jakie można byłoby podnieść przeciwko któremukolwiek z członków Zgromadzenia Bożego, zostały już podniesione na krzyżu i rozpatrzone raz na zawsze między Bogiem a Jego Chrystusem. Wszystkie grzechy i nieprawości, wszelka wina pojedynczych wierzących, wszystko zostało włożone na Chrystusa
i poniesione przez Niego. Zgodnie ze swoją sprawiedliwością i świętością Bóg usunął wszystko, co mogłoby stać na przeszkodzie zbawieniu, błogosławieństwu i chwale każdego z członków ciała Chrystusa. W każdym członku ciała Chrystusa płynie to samo życie, które posiada Jego głowa. Każdy żywy kamień duchowego domu posiada życie kamienia węgielnego. Wszystkie członki połączone ze sobą są ze sobą nierozerwalną więzią. Oczywiście, że nie powinniśmy mylić kościelnych systemów tego świata, czy to greckiego, czy rzymskiego, czy protestanckiego, ze zgromadzeniem Bożym, ciałem Chrystusowym. Jeszcze nigdy nie istniał na tej ziemi i co więcej istnieć nie będzie religijny system, który można byłoby określić mianem ciała Chrystusowego. Dlatego z gruntu błędnym jest nazywanie odłączenia się któregokolwiek z tych ludzkich systemów rozrywaniem ciała Chrystusowego. Wręcz przeciwnie, raczej obowiązkiem każdego prawdziwego wierzącego, który pragnie urzeczywistniać prawdę o jedności ciała Chrystusa, jest zdecydowane zdystansowanie się od wszystkiego, co niesłusznie przyjmuje imię Kościoła Bożego. Gdy jednak ktoś odłącza się od wierzących, którzy zgromadzają się na podstawie jedności ciała Chrystusowego, to wtedy rzeczywiście wprowadza rozdźwięk w jedność dzieci Bożych. Żadna chrześcijańska społeczność nie może uzurpować sobie prawa do tytułu ciało Chrystusowe lub Kościół Boży, zgromadzenie Boże, zbór Boży. Członki tego ciała rozproszone są po całym świecie, w najróżniejszych chrześcijańskich ugrupowaniach, w których nie neguje się bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak chociaż prawdą jest, że żadna chrześcijańska społeczność nie może prawnie nosić tytułu Kościoła Bożego, to niewątpliwie wszyscy prawdziwi chrześcijanie są odpowiedzialni, by zgromadzać się na gruncie jednego Kościoła Bożego. Jeśli ktoś zapyta, gdzie zasada ta jest urzeczywistniana, odpowiem, jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. Mateusza 6 rozdział 22 werset. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Jana 7 rozdział 17 werset. Ścieżki do niej nie zna sę i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Joba 28:7-8. Naturalne oko nie jest w stanie dostrzec tej drogi, zaś człowiek nie ma mocy, by po niej kroczyć. Gdzie jest ta ścieżka? Tutaj. I rzekł do człowieka, do każdego słuchacza, jak i autora tych linijek, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Joba 28:28. Chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnym wyrażeniu, które słyszy się często z ust ludzi, od których by się tego w zasadzie nie spodziewało. Mam na myśli tak zwane odcięcie członków od ciała Chrystusowego. Na szczęście Bogu niech będą dzięki, nie jest to wcale możliwe. Żaden człowiek ciała Chrystusa nie może zostać oddzielony od Jego głowy, ani zabrany z miejsca, które zostało mu w tym ciele przydzielone przez Ducha Świętego zgodnie z odwiecznym zamysłem Boga i na mocy dokonanej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trójjedyny Bóg ręczy za bezpieczeństwo każdego członka ciała, jak też za zachowanie nierozerwalnej jedności całego ciała. Do dzisiaj nic nie zmieniło się ze słów, które apostoł Paweł pisał do Efezjan. Do dzisiaj jedno jest ciało, którego głową jest Chrystus, zaś wszyscy prawdziwi wierzący członkami. Ciało to od dnia zielonych świąt istnieje na ziemi aż do dziś. Jeszcze przyszłego dnia powtórnego przyjścia Chrystusa, by wprowadzić je do domu Ojca. Z pewnością przy obecnym stanie rozproszenia i rozczłonkowania ludu Bożego niejednemu trudno uwierzyć i wierzyć jest w tę trwałą jedność ciała i wyznawać ją w praktyce.
Raczej bliższą jest myśl, że Efezjan 4:4 można odnieść jedynie do czasów apostolskich, kiedy to jedność chrześcijan była widzialna i nie można było być członkiem tego czy innego miejscowego zboru, nie będąc jednocześnie członkiem jedynego kościoła. Ciało Chrystusowe przypomina łańcuch przeciągnięty z jednego brzegu rzeki na drugi. Widać go po obu stronach rzeki. Natomiast jego środek zanurza się w wodzie i zakryty jest przed oczami stojących na brzegu ludzi, sprawiając wrażenie, jakby w środku mógł być zerwany. Tak samo jest z Kościołem Chrystusa. Był on widoczny jako oczywista jedność w swej pierwszej fazie i wkrótce znowu będzie takim widocznym. W międzyczasie został przykryty przez falę, co nic nie ujmuje z faktu, że schowane pod wodą ogniwa nadal są ściśle ze sobą powiązane i wciąż tworzą ten sam jeden łańcuch. Kościół w oczach Bożych, które przenikają wszystkie głębie, jest nadal niepodzielną całością. Chociaż jego jedność zakryta jest przed oczami śmiertelników. Jedność ciała Chrystusa ma wbrew pozorom bardzo ważne, praktyczne znaczenie. Jeżeli pojmiemy ją, zrozumiemy także, że sposób życia i stan każdego pojedynczego członka ma oddziaływanie na całe ciało. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. 1 Koryntian 12, rozdział 26, werset. Członek czego? Miejscowego zboru? O nie! Członek ciała Chrystusa. Nie możemy ograniczać ciała Chrystusowego do jednego miejsca, na którym schodzą się wierzący. Ale, może ktoś zapyta, czy może mieć na nas wpływ coś, czego nie widzimy, o czym wcale nie wiemy? Z całą pewnością. Czy mamy prawo, aby ograniczać wzniosłą prawdę o jedności ciała i wszystkie jej praktyczne konsekwencje do miary naszego osobistego doświadczenia i poznania? Obecność Ducha Świętego na ziemi łączy wszystkie członki ciała z Jego głową w niebie wraz oraz wiąże je między sobą. Dlatego też postępowanie jednego członka i ścieżki, którymi chodzi, mają bezpośrednie przeniesienie na całe ciało. Już nawet w Starym Przymierzu, gdzie nie było mowy o cielesnej jedności, lecz jedynie jedność narodowa, czytamy o grzechu Achana. Izrael zgrzeszył, Jozuego 7, rozdział 11, werset. I cały zbór Izraela został upokorzony z powodu jednego grzechu, o którym nic nie wiedział. Ale kto daje nam prawo, aby z wielu równorzędnych wypowiedzi zawartych w Efezjan 4, rozdział 4-6, wyjąć jedną i twierdzić o niej, że jest ograniczona tylko do pewnego czasu? Jeżeli można w ten sposób zawęzić wymiar jednego zdania, to dlaczego nie wszystkich? Czy i dzisiaj nie ma jednego ducha, jednego Pana, jednej wiary, jednego chrztu, jednego Boga i Ojca wszystkich? Z całą pewnością są. Nikt w to nie wątpi. Jeżeli tak jest, to nie mniej pewnym jest i to, że z całą pewnością jest także tylko jedno ciało. Rzeczy te są tak ściśle ze sobą powiązane, że nie można podważyć jednej, nie negując drugiej. Jeżeli kwestionuje się jedność ciała, to trzeba byłoby zaprzeczyć także egzystencji Boga, bo ten sam fragment inspirowanego słowa, który zapewnia nas o jednym, świadczy o drugim. Ale może ktoś zapyta, gdzie jest to ciało? Czyż nie jest to absurdem, by w obliczu niezliczonych denominacji mówić o jednym ciele? Nie możemy wyrzec się prawdy Bożej dla doprawdy nędznego powodu, że człowiek zawiódł w jej praktycznym urzeczywistnianiu. Czy Izrael nie zawiódł całkowicie w praktycznym odzwierciedlaniu prawdy o istnieniu jedynego prawdziwego Boga? A jednak ta cudowna prawda nie ucierpiała nic a nic przez smutne praktyki ludu. Czy gdy w Jerozolimie było tyle ołtarzy bałwochwalczych, co ulic,
I z każdego domu unosił się ku niebu zapach kadzidła palonego na cześć Baala i Asztarty. Nie było już prawdą to, że istniał tylko jeden Bóg, żywy i prawdziwy. Dokładnie tak samo jak wtedy, gdy Mojżesz zwrócił się do ludu z uroczystymi słowami: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Wysławiony niech będzie Bóg za to, że Jego prawda niezależna jest od wiarołomnych dróg człowieka. Ona jest niewzruszona i nienaruszalna. Właściwe tłumaczenie tego fragmentu: słuchajże Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden, jest. Ale w jaki sposób można urzeczywistniać prawdę o jedności ciała? Przez to, że odrzucimy każdy inny grunt chrześcijańskiej społeczności i zgromadzania się. Wszyscy prawdziwi wierzący powinni zgromadzać się po prostu na podstawie swojej przynależności do ciała Chrystusowego. Powinni w pierwszym dniu tygodnia zasiadać wspólnie do stołu pańskiego i jako członki jednego ciała łamać chleb. Zgodnie z słowami apostoła z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 17 werset. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Prawda ta dzisiaj jest tak samo aktualna i zobowiązująca jak wtedy, gdy apostoł Paweł pisał do Koryntian ten list. To prawda, że w Koryncie były rozłamy, tak samo jak dzisiaj, jak okiem sięgnąć w całym chrześcijaństwie. To jednak nie zmienia jeszcze nic z prawdy Bożej. Apostoł ganił Koryntian i nazwał ich cielesnymi. W żadnym razie nie był zdania, że tego rodzaju rozłamy są niezbędne do wzbudzenia, jak dzisiaj twierdzi wielu, zdrowej rywalizacji. Paweł postrzegał je za smutny owoc ciała, za dzieło szatana. Z całą pewnością nie pochwaliłby tego dzisiaj, tak rozpowszechnionego i chętnie przytaczanego wytłumaczenia dla mnogości rozłamów i podziałów w Kościele. Mówi się, że różne ugrupowania chrześcijańskie można by porównać z regimentami armii, które choć różnią się mundurem i rodzajem broni, to jednak walczą pod chorągwią jednego Pana. Tego rodzaju poglądy nie są w stanie jednak ostać się w obecności klarownej wypowiedzi Słowa Bożego. Jedno jest ciało. Zatem również i w Koryncie obecne były fałszywe nauki, rozłamy i zło wszelkiego rodzaju. Ale czy z tego powodu miano porzucić prawdę Bożą? Czy Paweł zalecił Koryntianom, by zgromadzali się w oparciu o jakąś inną zasadę? Utworzyli odrębną instytucję i zgromadzali się wokół innego centrum? O nie! Nie mogło być mowy o wyrzeczeniu się prawdy, nawet jeśli zbór w Koryncie rozpadłby się na 1000 sekt i zaciemnił swój horyzont 1000 herezji. Ciało Chrystusowe jest jedno. Tak więc apostoł Paweł rozwija przed oczyma wierzących Koryntian swój sztandar z napisem: wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami, rozdział 12, werset 27. Te słowa nie zostały jednak skierowane tylko do koryńskiego zboru, lecz również do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa ich i naszego Pana. Rozdział 1, werset 2. Prawda o jedności ciała obowiązuje powszechnie jako trwała i niezmienna. Każdy chrześcijanin ma obowiązek, by zważać na nią i postępować zgodnie z nią. Zaś każda zbiorowość chrześcijan
niezależnie od miejsca, na którym się zgromadzają, powinna ją urzeczywistniać. Czy w ten sposób zgromadzonym miejscowym zborze można powiedzieć: wy jesteście ciałem Chrystusowym? Na to pytanie odpowiem innym pytaniem. Czy za czasów apostoła nie było wierzących w Efezie, Kolosach i Filipii? Bez wątpienia byli i gdyby Paweł pisał do nich na ten temat, to z pewnością i o nich powiedziałby to samo, pod warunkiem, że na miejscu, gdzie się zgromadzali, stanowili reprezentację tego ciała. Apostoł nie mógłby napisać tych słów do jakiejkolwiek ludzkiej instytucji, nawet gdyby wszystkie podobne sobie instytucje zjednoczyły się w jedną. Nie mógłby nazwać ich ciałem Chrystusowym. Ciało to musimy to dobrze zrozumieć, składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących na całej ziemi. To, że nie wszyscy zgromadzają się zgodnie z tą jedyną Bożą zasadą, wiąże się z wielką stratą dla nich samych oraz dla innych wierzących i zniesławia Pana. Jednak cudowna prawda o jednym ciele nie zostaje przez to naruszona. Jest ona jedyną, dokładną miarą, którą należy mierzyć wszelkie kościelne organizacje i systemy religijne.